Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży zorganizowało specjalną linię Kultura, Rekreacja, Zdrowie, która ma zachęcać przyszłych i obecnych pasażerów do skorzystania z okolicznych atrakcji. Kształt linii uwzględnia prośby mieszkańców z różnych rejonów i okolic miasta. Zaczynamy od plaży miejskiej, potem kierujemy się w stronę rybaków na bulwary, potem zajeżdżamy na basen. Po drodze jedziemy do Nowogrodu, tam skansen i Zbójna i tak samo wracamy. Złotóweczka jest ulgowy, dla dorosłego jest 2 złote. Teraz w specjalnej linii MPK w Łomży, która stawia na kulturę, rekreację i zdrowie. Zobaczmy, co sądzą o niej mieszkańcy Łomży i wszyscy pasażerowie. Jak często Państwo jeżdżą autobusem? Bardzo rzadko, bo tu nie mieszkam. Często bardzo, tylko z browarnej. I co Pani sądzi o specjalnej linii, którą zaproponował MPK? Bardzo jesteśmy zadowoleni. A pan co o tym sądzi? Bardzo się cieszę, chociaż sporadycznie jeżdżę autobusem. Ale to jest ciekawe rozwiązanie. Bardzo ładnie łączy dużo punktów w Łomży. I czy sądzi pan, że teraz będzie korzystał pan nieco częściej z autobusu niż z innej komunikacji? Być może, prawdopodobnie tak. Też, owszem. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Najczęściej komunikacja miejska służy nam, aby dostać się do pracy czy szkoły. Może warto spojrzeć na swoje miasto przez duże szyby autobusu, bez pośpiechu i patrzenia na zegarek? Taką możliwość dało nam MPK, tworząc specjalną linię, którą możemy dotrzeć do miejsc związanych z kulturą, rozrywką i zdrowiem. Pierwszy raz korzystam. Nie szła tutaj nigdy. Może i szła, ja nie jechałam. Ja często nie jeżdżę. No. To może teraz, skoro jest taka specjalna linia, będzie Pani częściej jeździć autobusami, czy raczej nie? No, będę jeździła. Mam syna tutaj i będę jeździła, a tak to nie można było, bo wie Pani, piechota daleko, a ja starszy człowiek, to mnie ciężko. Co Państwo sądzą o pomyśle o specjalnej linii, którą ostatnio zaproponował MPK? Fajna jest ta linia. Tydzień temu też byliśmy. Wtedy była bezpłatna i tak na próbę pojechaliśmy do Nowogrodu i dzisiaj też jedziemy do Nowogrodu. Troszkę tam spędzimy czasu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedziemy już drugi raz konkretnie. Było dużo też ludzi z dziećmi, rodziny były tydzień temu. Bardzo coś wspaniałego, bardzo dobry pomysł. Taki już pomysł mieliśmy wcześniej z mężem kilka lat temu, szczególnie na Świętego Rocha i na inne takie pokazy. To tak. I jest cena przystępna. No i chcieliśmy pozdrowić naszego młodego prezydenta Mariusza Chrzanowskiego wraz z rodziną, z żoną. Specjalna linia MPK kursuje wyłącznie w soboty. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mpklomza.pl.